Witam Was serdecznie na moim kanale Żyrawka. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie misia z kokardką. I tak, zaczynamy od nogi. Robimy magiczne kółeczko i 6 łusków. Tutaj już mamy, robimy 6 dodatnich, jeden markerzy był, więc musimy dodać mu jeszcze jeden i w kolejnych oczkach po 2 łusówki. Gdy już mamy, robimy jeden półsłupek, jeden dodatni, jeden już był, czyli teraz dodatni. Jeden i dodatni. I tak do końca. Gdy już zrobiliśmy, robimy teraz 6 rund bez zmian. Gdy już zrobimy 6 rund, robimy oczko ścisłe i ucinamy kawalątek. Przy drugiej nodze nie ucinamy, bo musimy te nóżki do siebie złączyć. A więc robimy 3 oczka, 2, 3 i łączymy się tam, gdzie jest ten cybelek. I robimy oczko ścisłe. I robimy 18 półsłupków. Raz, dwa, trzy, zrobiliśmy 18 półsłupków, ten jeden w tym i robimy 3 półsłupki na tych 3 oczkach. Raz, dwa i 3 i znowu robimy 18 półsłupków. 1, 2. Gdy już zrobiliśmy, znowu się wbijamy w te 3 oczka, tylko teraz z drugiej strony. Raz, 2 i 3. Wbijamy się tutaj w te następne, tak, i możemy zaznaczyć. I teraz robimy 11 rządków bez zmian. To już zrobiliśmy 11 rzędów, możemy sobie wypchać już nogi. I robimy 13 półsłupków, jeden już był, czyli drugi. I 13 jednorazem i robimy 20 półsłupków. Po zrobieniu 20 półsłupków robimy jednorazem i 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy i 5. Wciągamy marker, robimy 12 półsłupków
12. Jednorazem. I teraz 19 posłupków. No już zrobimy, robimy jednorazem. I znowu 5 posłupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Wyciągamy marker. Robimy posłupek. Zaznaczamy. I robimy 11 posłupków. Po 11 robimy jednorazem. I 18 posłupków. Po zrobieniu 18 robimy znowu jednorazem. I 5 posłupków. 2, 3, 4 i 5. Wyciągamy marker. Zaznaczamy. Wkładamy. I teraz robimy 10 posłupków. Po zrobieniu 10 robimy jednorazem. I 17 posłupków. Po zrobieniu 17 robimy jednorazem. I 5 posłupków. I 5. Wyciągamy markę, robimy. Teraz znowu robimy 10 posłupków. Po zrobieniu 10 robimy jednorazem. I 16 posłupków. Po zrobieniu 16 robimy jednorazem. I 4 posłupki. Wyciągamy marker. Kładamy. I teraz robimy 11 posłupków. Jednorazem. I teraz 15 posłupków. Jednorazem. I 2 posłupki. Teraz robimy 9 półsłupków. I po 9 robimy jednorazem. I 14 półsłupków. Jednorazem. I 3 półsłupki. No. I 3. Wyciągamy markę. Tak. Teraz robimy 8 posłupków. Po zrobieniu 8 robimy jednorazem. I 13 posłupków. Po zrobieniu 13 robimy jednorazem
i 3 półsłupki. Wypychamy ciałko. Zrobimy znowu 8 półsłupków. Po 8 robimy razem. I 12 półsłupków. Po 12 robimy razem. I 2 półsłupki. Półsłupek. I zaznaczymy. I robimy teraz 7 półsłupków. Jedno razem. I 11 półsłupków. Po 11 jedno razem. I 2 półsłupki. Znowu robimy 7 półsłupków. Jedno razem. I 10 półsłupków. Jedno razem. Jeden półsłupek. Teraz 6 półsłupków. Jedno razem. Dziewięć półsłupków. Jedno razem. I jeden półsłupek. Robimy jedno pełne okrążenie. Robimy oczko ścisłe. Ucinamy tyle, że nam wystarczyło do przyszycia głowy. Przeciągamy. Tak. Wypychamy ciałko do końca i zabieramy się za głowę. Teraz zrobimy głowę. Oczywiście magiczne kółeczko. I 6 półsłupków. Gdy już robimy, robimy 6 dodatnich, jeden w markerze był, więc musimy jeszcze dodać mu jeden i w kolejnych robimy podwójne. I teraz kolejny rządek, robimy jeden półsłupek i jeden dodatni, jeden już był, czyli teraz dodatni.
jeden dodatni i tak do końca. Kolejny rządek to są dwa półsłupki, jeden dodatni, jeden już był, czyli drugi i dodatni. Raz, dwa i dodatni. I tak do końca. A teraz robimy trzy półsłupki, jeden dodatni, jeden był, i teraz drugi i trzeci i jeden dodatni. I tak do końca do markera. I kolejny rządek to są cztery półsłupki, jeden dodatni, jeden już był, czyli drugi, trzeci i czwarty i jeden dodatni. I tak do końca. Kolejny rządek to jest 5 półsłupków i jeden dodatni. Pierwszy już był, czyli drugi, trzeci, czwarty i piąty i jeden dodatni. I tak do końca. I teraz robimy 11 rund bez zmian, czyli 11 obkrążenia tak cały czas. Gdy już zrobiliśmy 11 rzędów, możemy sobie przypiąć oczka na piątym rzędzie. Jeśli nie wiecie, gdzie jest piąty rząd, wystarczy, że znajdziecie sobie ostatni, tutaj podwójny, dodatni znaczy, i policzycie 5. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Jesteśmy na piątym rzędzie. Pomiędzy dwoma oczkami 9 oczek odstępu. I tak, robimy kolejny rząd. To jest 5 półsłupków i jedno razem. Pierwszy już był, czyli drugi, trzeci, czwarty i piąty i jedno razem. I tak do końca, do markera. Kolejny rządek. 4 półsłupki i jednorazem. Pierwszy już był, czyli drugi, trzeci i czwarty i jednorazem. I tak do końca, do markera. Kolejny rząd to są 3 półsłupki i jeden razem. Pierwszy już był, drugi, trzeci i jednorazem. I tak do końca, do markera. I teraz 2 półsłupki i jedno razem. Pierwszy już był, i teraz drugi i razem. I tak cały czas. Raz i dwa i razem. Do markera. Gdy już mamy zrobione, robimy oczko ścisłe. Ucinamy kawalątek, to nam nie będzie potrzebny. Przeciągamy pyk i zaciskamy. Wypychamy główkę i możemy przyszyć do ciała. Jeśli nie wiecie, jak przyszyć, to zapraszam Was do filmiku z lalą w stroju misia. Tam tłumaczę, co i jak. Robimy uszy dla misia. I robimy jak zwykle magiczne kółeczko i 6 półsłupków. Co już zrobiliśmy, robimy 6 dodatnich. Jeden marker był, więc musimy dodać mu jeszcze jeden. I w kolejnych oczkach po 2 półsłupki. Kolejny rządek to jest jedno półsłupek i jedno dodatni. Pierwszy już był, czyli teraz dodatni. Jeden i dodatni i tak do końca. Teraz robimy 2 rundy bez zmian.
pierwszy, znaczy dwie rundy bez zmian, czyli dwa razy odkrążamy te kółeczko. Gdy już zrobiliśmy, robimy oczko ścisłe, ucinamy tyle, że nam wystarczyło do przyszycia łóżka. Pyk. Przeciągamy, zaciskamy i mamy łóżko. Robimy takie drugie i zabieramy się za ręce. Robimy teraz łapki, oczywiście magiczne kółeczko i 6 półsłupków. Po zrobieniu robimy 6 dodatnich. Jeden był w markerze, więc musimy dodać mu jeszcze jeden. I w kolejnych oczkach po 2 półsłupki. Tak. Pstryk. I teraz robimy 20 rund, 20 okrążeń i będziemy mieli całą rączkę. Gdy już zrobiliśmy, robimy oczko ścisłe. Ucinamy tyle, żeby nam wystarczyło do przyszycia. Przeciągamy, zaciskamy. Nie wypychamy rączki. Po prostu tak płaszczemy, żeby było do ciałka. Tak. Przyszywamy i powiem, co robimy dalej. Robimy teraz buźkę dla miśka. Bierzemy czarną nitkę na igłę i liczymy. Raz, dwa, trzy i w dół. I mamy jedno oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Przeciągamy. Zostawiamy sobie kawalątek. Wymierzamy tak, żeby był trójkącik. To gdzieś tu będzie. Pyk. Wbijamy się do tego początku. Przeciągamy. Pyk. Znowu tutaj do tego środka. Pyk. Tym razem w dół idziemy. Niedużo. Może tu. Zrobimy mu uśmieszek. Mniej więcej może tu. I po tej samej stronie. Tak. Tak. I się wbijamy tutaj do początku. Teraz tutaj na początek tego noska. Cyk. Przeciągamy. Jak widzimy, mamy uśmieszek. Teraz robimy kreskę. Cyk. Teraz wystarczy, że zapełnimy ten nosek. Tak, od góry do dołu, od góry do dołu. I tutaj wychodzimy. Tak wygląda mój nosek. Taki ładny, zapełniony. I teraz ostatnia część, czyli kokardka. Ja, żeby się odróżniało od koloru misia, wzięłam taki bielutki. Robimy łańcuszek. I na łańcuszku robimy 16 oczek.
i 16. I teraz zaczynając od drugiego robimy 15 fusów. Tak. I 15. Robimy oczko. Zakręcamy. I znowu wbijamy. I wbijamy w pierwsze. I znowu 15 kółsłupów. I takich rządków robimy 6. Gdy już zrobimy, musimy obkrążyć, żeby ładnie wyrównać te boki. Więc robimy oczko i się wbijamy tutaj w te ścianki. Nie musi być, nie ma tej takiej ograniczonej ilości tych półsłupków. Wystarczy, że ładnie dojdziecie tutaj. Tutaj i tutaj. I teraz tutaj na tym górnym. Tu już ładnie widać, dzisiaj można wbić, bo są ładnie wytyczone oczka. Kolejny bok. Robimy dalej. Tak i wykończam. Mamy ładnie zrobione. Możemy uciąć. Też robimy taką wstążkę, żeby ładnie tutaj tą kokardeczkę tak złączyć. Bierzemy znowu białą i robimy 11 oczek. Teraz od drugiego oczywiście oczka robimy półsłupki nawijane. I już będzie 10. I tak. Ucinamy tyle, że nam zaczęło do przyszycia. Tak, przeciągamy. I teraz mniej więcej sobie widzi, bo musimy tak
zagiąć. Mniej więcej, żeby to było równo, czyli o, może tutaj. Takie równe boczki. Bierzemy to. Tak. Zawijamy. Przyszywamy tutaj tą nitką i przyszywamy do szyjki. I tak wyglądają moje misie. Dla porównania pokazuję Wam mojego misia innego, z inną kokardeczką i innym kolorem ciała. I to jest wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na moją stronę facebookową Żerawka, żeby się pochwalić tymi pięknymi misiami. A jeśli Wam się podobał ten odcinek, to wielki kciuk w górę. Dziękuję i zapraszam Was na obejrzenie reszty odcinków i na następne. Got a smile.